Jak czujesz się jako kobieta 40-letnia? Rozumiem, że pewnie odpowiedź będzie, że tak samo jak 30 i 20-letnia, ale jednak no, czy coś się trochę zmienia, bo rozmawiałam z Gosią Ome na temat przekraczania właśnie tej 40 i że to jest tak, że jak mamy poukładane życie, jesteśmy szczęśliwe, to my nawet tego nie zauważamy. Ale gdy na przykład w naszym życiu jest taki troszeczkę chaos albo coś się dzieje, no to jednak te cyfry tak za nami gonią. No wiem sama po sobie. Czekaj, bo mam tak dużo teraz różnych myśli w głowie i zastanawiam się nad ich wypowiedzeniem. Dziękuję, świetnie. Niestety, słuchaj, nie miałam szczęścia, żeby tak w pełni świętować swoje urodziny, w związku z czym dla mnie czas stanął w miejscu i myślę, że w przyszłym roku również będę miała 40 urodziny. A tak, słyszałam, że tego roku nie należy wliczać do swoich właśnie. Nie, to są, wiesz, to są te lata przystępne i nieprzystępne. Ten jest w ogóle nieprzystępny, w związku z czym w ogóle tego nie ma.